Witajcie. Dzisiaj pogadamy o jak mu tam... Ano tak, Spysiński. A, i wiecie czego nie lubię na YouTubie? Nierzetelności. Przykładem jest Mateusz Spysiński. I powiemy sobie o jego bezmyślnym filmie, który wstawił ostatnio. Bezmyślnym, ponieważ temat, o którym on jest, go nie dotyczy. Kojarzycie dramę z Elą Gavin? Miała wąty do Jameza i do Sergia, potem do Okiem Fabiana i do Nikodema też ostatnio. Ale jest taka osoba, która też o tym nagrała film, a nie jest z tym związana. Nagrała film, nie mając pojęcia o tym, co się tam wtedy działo. Jest on znany z nierzetelności. Przykładem jest jego ostatni film o Eli Gavin. Mówił tam o tym, że Ela Gavin pozywa za filmy. I mimo tego, że jego film trwa 13 minut, o Eli jest tam tylko połowa. Dlaczego? Oczywiście chodzi o kasę z reklam, które tam wstawił. Dlatego też pokazywał skarpety i mówił o nich oraz o bluzach. Na takim przedmiocie jak język polski nie uczyli cię, że wypracowanie albo wypowiedź ma być na konkretny jeden dany temat i tego się należy trzymać? Jak nie, to zapraszam na powtarzanie klasy czy też szkoły, ale tutaj podstawowej. Dalej jedynie wstawił w opis film Fabiana i jakieś filmy Eli Gavin. Więc jak już robisz o czymś film, to poznaj się na tym do końca. Wszystko na ten temat przeczytaj, oglądnij i daj linki do tych, którzy rozpoczęli to wszystko. Bo to wygląda tak, jakbyś miał powiedzieć o bitwie pod Grunwaldem, nie mówiąc nic o przyczynach, podając jedynie datę, której wam nie podam, żeby nie było za łatwo, ale którą znam. Oraz mówiąc, kto brał udział w tej bitwie jedynie. Czyli to się mija z celem, bo i tak byś dostał pałę w szkole. Następnie nazwał Sergia i Jameza nastolatkami, będąc tylko o rok starszym od nich. PS, ode mnie też. To, że ktoś nazwał kogoś innego patologią w internecie. Poza tym kolejna sprawa. Na tym polega krytyka albo hejt, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach te nastolatki, które bardzo chcą komentować coś innego, bardzo lubią hejtować. No i jeszcze jedna rzecz, do której mogę się przyczepić, to sam tytuł. Pozwała cię? Serio? A to ty w ogóle brałeś udział w tej dramie? Ba, nawet sama Ela Gavin tego nie potwierdzi. A zapewne filmy na swój temat zna na pamięć. Każdy z nich i twórców, którzy je opublikowali. Oni napisali mu na fanpage'u o tym. Jednak on odpowiedział szybko, obrażając ich, po czym usunął komentarze. Tu macie screeny do nich. No nieładnie, Spysiu. Wybijasz się na cudzej dramie i nie podajesz linków do niej. Do tych, którzy ją rozpoczęli. Po to, aby samemu zyskać wyświetlenia i nie dać przez to niczego innym w zamian. Innym, czyli tym, którzy na to zasługują, bo to tak naprawdę oni to rozpoczęli. Czy Spysiński coś ukrywa albo coś kręci? Zostawcie swoje opinie w komentarzach. To tyle, do następnego.